Dzień dobry, ludzie z tej strony Pixel i to jest, to jest bardzo krótki, szybki filmik, szybkie newsy. I moje myśli, tak, to nie jest pogadanka, ale trochę też moje myśli dam. Otóż, wielki news. Um, reżyser Sonic the Movie wypowiedział się na temat krytyki dotyczącej e, designu Sonica i. No, o to co miał do powiedzenia Jeff Fowler: Thank you for the support and the criticism. The message is loud and clear. You aren't happy with the design and you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount and Sega are fully committed to making this character the best he can the best he can be. #SonicTheMovie #GetOurFixFast. Czyli mniej więcej to mówi: Dziękuję za e, za krytykę, że cała wiadomość dotarła internetu, e, że wiedzą, że nie, że fani nie są szczęśliwi z tym designem. I że chcą zmian. Więc wszyscy, no, paramon do tego się zgodzili, i zmiana będzie. I co o tym sądzę? Sądzę, że to jest dobrze, że przynajmniej słuchają się tego, że jest krytyka. To jest zdecydowanie plus. Ale mm, co jest według mnie przerażające, znaczy mam ogólnie taką teorię że ten design taki okropny to był plan od samego początku żeby, żeby ludzie o tym zaczęli gadać i tak naprawdę tego designu w filmie nigdy nie miało być tylko takie wiecie, te liki, te, e, te wszystkie e, teasery i tak dalej, to wszystko było na pokaz a jakiś nie wiem późniejszy trailer byłby myk, zostaliście stralowani, to jest prawdziwy design a teraz nam dziękujcie za to i, i, I film wtedy masywnym sukcesem byłby, ale nie. So, so, to jest taka moja teoria, która jest z tyłu głowy. Bo to, bo to jest dziwne, że... no wiecie... Ten film wychodzi... kiedy? W październiku, co nie? Jakoś tak to było. Jeśli dobrze... jeśli dobrze pamiętam... Ten film wychodzi w październiku chyba. Bo, jak nie w październiku, to, to to nie wiem w czym. W takim wypadku. Um, listopadzie, dobra. Pomyliło mi się. E, ale wychodzi to w listopadzie. Um, gdzieś słyszałem. Gdzieś słyszałem, że podobno wyciekła data premiery w Australii na styczeń, więc. To jest jeszcze jakieś takie dziwne, bardzo. E, w każdym bądź razie mm, to jest bardzo interesujące, bo e, jak. No, bardzo bym chciał, żeby zmienili ten design, co nie. E, ale powiem tak: wielkie zmiany. Nie spodziewam się wielkich zmian. Jeśli wielkie zmiany nadejdą, to albo film będzie przesunięty. No, bo trzeba parę rzeczy będzie naprawić, bo oczywiście, Bo to na pewno nie będzie model z gier. To od razu Wam mówię, ja jestem za tym. ja jestem też w sumie za tym, że to nie może być model z gier, bo to będzie po prostu dziwnie wyglądało. Yy, I. No, ja, jakby to ująć, no. Jestem bardzo zdenerwowany. Znaczy, jestem. Nie w sensie, że zły, tylko jestem tak. Trochę się martwię o to, bo. Yy, Bardziej się o animatorów martwię, bo jednak e, może wyjść na to, że po prostu będą musieli e, o nadgodziny brać wielkie, żeby to jakoś skończyć, więc. Mm, szczerze, jeśli byłby cały, żeby ten film naprawić, byłby kosztem zdrowia ludzi, a, animujących i tak dalej, to sądzę, że nie powinna być taka zmiana robiona. To już, dobra, miejcie to, ale żeby ludzie chociaż byli zdrowi, a nie. E, że, no, będziemy ich teraz mm, biczować, żeby, e, żeby, to żeby to skończyli. Więc moje zdanie jest takie, że jeśli design będzie zmieniony, bo mówię, już nawet jest merchandise, jest, e, no merchandise, no plakaty są zrobione. Chociaż plakaty to zawsze można sfotoszopować jak ludzie to zrobili, jak to będzie wyglądało, ale e, plakaty są zrobione. Merchandise prawdopodobnie już był w produkcji, jak wyciekł, wyciekło coś, że miał być bodajże pluszak? E, dziecko Sonika z filmu, ale nie było oczywiście zdjęcia, bo było tylko po prostu, że na Amazonie jest coś takiego. E, nie wiem czy to jest nadal, ale było. E, więc co według mnie mogą zrobić najlepiej, żeby. Bo tak, bo według mnie, co oni zrobią, to po prostu dopieszczą ten model, żeby po prostu lepiej wyglądał, niekoniecznie go jakoś fest zmieniając, to według mnie byłoby coś, co żeby. Ja... Nadal to jest dużo, bądź co, bądź jak bo mogli, po... bo równie dobrze mogli po prostu, a w walcie się wszyscy, to jest... to jest wasz Sonic i nie, ma... nie macie nic do gadania, ale tego nie zrobili. Natomiast e... mówię, według mnie, co mogliby zrobić, to przynajmniej zmienić twarz. Jak zmienią z głową, to według mnie to już będzie, żeby, no, no wiecie, no bo największym problemem jest twarz, tam proporcje, tam to, że ma to muskularne ciało, to jest tak naprawdę, na dobrą sprawę to jest nic. Oczywiście lepiej by było jakby go jakoś bardziej zrobili podobnego do gier, niekoniecznie jak z gier coś, no tak jak... Eggman na końcu trailera, że on, to nie jest dosłownie ten Eggman, że ma wielki nos, że, że nie wiem, że jest gruby i tak dalej, ale jest bardzo podobny do tego z, z gier, ale jednak nadal ma ten live action style w sobie. Więc sądzę, że to, to jakoś można by było doprowadzić do Sonika, bo ludzie, którzy robią edyty na Twitterze, przynajmniej to według mnie to, to źle robią, bo mentalność jest taka: po prostu zróbcie model z gier. I Ca, ca, cało jest zrobione. Ca, to wszystko, co musicie zrobić. No według mnie tak by to nie działało. To by po prostu wyglądało dziwnie. Przynajmniej dla mnie. I, i ktoś jeszcze. Uwielbiam, jak ludzie też podają za przykład ten jeden. Tą jedną reklamę jakiegoś, nie wiem, chyba internetu z Sonikiem, że Sonic mia, e, był obok ludzi. Guys, to, to był tylko. To, to była tylko reklama. Jak myślicie, że do reklamy jakoś wiele e, rzeczy przemyślając, to jesteście w wielkim błędzie. Ale, ale no. No, więc, więc, powiem tyle, tak, Czek czekam, mówię, sądzę, że najwięcej co mogliby zrobić, żeby też ludzi nie pozabijać też przy okazji, to jest po prostu zmienienie twarzy, żeby lepiej się na nim patrzyło, żeby lepiej wyglądała i tyle, jak reszta ciała, reszta ciała byłaby cool, ale mówię... Film musiałby mieć, sądzę, że delay, żeby coś takiego mieć, ale mówię, jak jest coś takiego już, że Australia podobno ma to być w styczniu, to może coś się z tym wyjdzie, nie wiem. W każdym razie, no to, jest, no, to był dosyć ten szybki film na temat tego, więc tak, design zostanie jakoś zmieniony. Nie wiemy jak, nie wiemy czy na lepsze, czy na gorsze. Zakładam, że na lepsze, ale. E no to tylko tyle... Chciałem, do, chciałem powiedzieć, więc dzięki Wam za oglądanie, może Wam się spodobało. Na razie i cześć, pa-pa!